bezrobotnych w gminie Świdnikowa jest ponad 200. Niewiele. Zeszło to do bardzo niskiej liczby. 200 osób, z tego większość to są osoby mieszkające na wsi, nie w Świdnikowej. I z tego większość to są kobiety. I z tego większość to są osoby młode. To jest taki profil bezrobotnego w gminie Świdnikowa. Mieszkaniec wsi, kobieta, młoda i jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem, wykształcona gimnazjalnie lub zawodowo. Inne osoby czy inne profile są w niewielkim stopniu w tej puli osób bezrobotnych. Tutaj chciałbym parę słów o współpracy z urzędem czy w ogóle z firmami gminy Świdnikowa. Państwo wiecie najlepiej, ja może nawet mniej, chociaż orientuję się dobrze, tak sądzę. Nie ma tutaj u Państwa wielkich zakładów pracy. Są to raczej firmy, które są jedno, kilkuosobowe, kilka zakładów zatrudniających kilkanaście osób, więc można powiedzieć, że to w pewnym sensie jest stabilna sytuacja. Natomiast no niestety nie ma takich happy endów, że nagle powstał duży zakład pracy, ale to się nie działo ani w Lewskowie, ani w Świdnikowej. Trochę tak się działo w Sławie, żeby wyssać nam z tego rynku pracy chętnych do pracy, czy takich, którzy mogą pracować. Z drugiej strony nie ma też dramatycznych sytuacji zwolnień grupowych, dużych ilości bezrobotnych, którzy w jednym czasie muszą skorzystać no, z pomocy i często trafiają na garnuszek czy urzędu miasta, gminy, czy urzędu pracy.